Cześć, z tej strony Maciej, to jest kanał Dobra Pamięć, a dzisiaj materiał dla osób, które chciałyby lepiej pamiętać, co było zawarte w danych tabelach, czasowników nieregularnych, różnych języków. Ja pokażę na przykładzie niemieckiego, ale pokażę fajne patenty, jak to szybko, przyjemnie zapamiętać. Zapraszam. Dobra Pamięć. Jakiś czas temu na naszą grupę facebookową Dobra Pamięć Crew Nikita opublikowała taki post, w którym pisze: hej, pomóżcie mi nauczyć się lepiej tabeli z czasownikami mocnymi i nieregularnymi z języka niemieckiego. Pomyślałem, hej, to będzie fajny przykład, żeby pokazać, jak w sposób szybki, wręcz ekspresowy uczyć się tego typu tabel, za pomocą oczywiście Pałacu Pamięci, no bo jak żeby inaczej. Z tabeli Nikity postanowiłem wziąć trzy przykłady. Jest to Bitten, Braten i Fallen i na ich przykładzie zademonstruję, jak możemy wykorzystywać efektywnie techniki pamięciowe, żeby uczyć się języków obcych. Podążajcie za mną, teraz już wszystko tłumaczę od początku do końca. Jeśli coś wyda wam się głupie, niedorzeczne, spokojnie, takie są właśnie mnemotechniki, ale zaufajcie mi, to działa. Do każdego takiego czasownika wystarczy, że przypiszemy sobie odpowiednie miejsce. I uwaga, teraz pokazuję, jaki jest łańcuszek szukania takiego miejsca, jaka jest chronologia. Myślę sobie tak, biten. Z czym kojarzy mi się słowo biten? No, jakby ze słowem bity, ale może nie idźmy w przemoc, tylko pójdźmy w bitą śmietanę na przykład. To jest bardziej słodkie sformułowanie, bita śmietana. I z czym mi się teraz kojarzy bita śmietana, jeśli chodzi o miejsce? No, na przykład kawiarnia. W kawiarni możemy dostać kawę z bitą śmietaną. Więc myślę sobie o tej kawiarni i teraz to jest moje skojarzenie do słowa biten. Lecimy dalej. Słowo braten. Braten kojarzy nam się na przykład z mieszkaniem brata. Mieszkanie brata twojej mamy, twojego taty, twojej cioci, cokolwiek. Brat kogoś albo twój własny brat na przykład, tak? Ma jakieś mieszkanie, to miejsce kojarzymy sobie jakby z tym bratem. Następnie słówkiem, jakie mamy, jest falen. Falen też bardzo łatwe skojarzenie wywołuje, na przykład fale morskie. Jesteśmy nad morzem, jest plaża, to jest nasze miejsce do słowa falen. Okej. Ale to by było za łatwe oczywiście, bo mamy pełno informacji do zapamiętania a propos każdego z tych słów. Jeśli chodzi o słowo braten, to musimy wiedzieć, że odmiana jest następująca. Jest bitet, następnie jest bat, następnie jest hat gebeten. I jeśli chodzi o znaczenie tego słowa, to oznacza prosić. Jeśli chodzi o braten, mamy bret, mamy brit, mamy również hat gebraten, i to oznacza smażyć. Z góry mówię, wybaczcie moją wymowę, nie jestem germanistą, tylko pokazuję patenty na zapamiętywanie. Jeśli chodzi o fallen, to mamy tutaj feld, viel, ist gefallen i to oznacza upadać. Ok, więc wiemy już, że bitten kojarzy nam się z kawiarnią. Pierwsza informacja, jaką mamy zapamiętać w przypadku bitten, to jest bitet, jako ta odmiana, tak? Więc idziemy w tej kawiarni chronologicznie, wyobrażamy sobie jakieś takie punkty, które mamy zapamiętać po drodze, nie? I w kawiarni na przykład pierwsze mogą być drzwi wejściowe do tej kawiarni. I teraz mamy słowo bitet. Z czym mi się kojarzy słowo bitet? Bitet kojarzy mi się ze słowem bidet, więc możemy sobie wyobrazić taką bardzo nieprzyjemną scenę, podczas której jakiś na przykład starszy mężczyzna przy drzwiach wejściowych do kawiarni używa bidetu. Bardzo takie, może nie polecam na dłuższą metę tego typu skojarzeń, jak nie chcecie mieć koszmarów, ale w tym przypadku myślę, że sprawdzi się po prostu świetnie. Jeśli chodzi o drugą stację w tej kawiarni, pomyślmy sobie teraz o tym słowie, jakie mamy, czyli bat. To wyobraźmy sobie, że na przykład drugą stacją w tej kawiarni będzie stół, gdzie stoi nasza kawa. A obok tej kawy jest Batman. I ten Batman pije tą kawę. Pije tę kawę z taką burżuazją. Dwa paluszki i wiecie, i sączy tę kawkę, nie? Batman do słowa bat. Następnie, kolejne słowo, które mamy, to jest Hatgebeten. I uważam, że to słowo hat można świetnie kojarzyć sobie przy każdym tego typu czasowniku z tej tabelki z jakimś okryciem głowy. No bo z angielskiego hat to jest kapelusz, czapka, tak? Jakieś okrycie głowy. Mnie osobiście gebeten kojarzy się ze słowem Goebbels. To była taka postać z serialu Pitbull, ale jeżeli jej nie znacie, to możecie użyć kogokolwiek chcecie, kto łączy wam się gdzieś tam z tymi sylabami typu gebe, gebeten, a może ktoś, kto ma dziwną gębę. W tym stylu idźcie i na pewno coś ciekawego wam przyjdzie do głowy. I wyobrażam sobie na przykład za ladą stojącego tego Goebbelsa z kapeluszem i wita gości. Nie? I wiem, że to jest Hatgebeten. I znaczenie słowa biten to jest prosić. Więc teraz wyobrażam sobie na przykład jakieś starsze panie przy toalecie w tej kawiarni, proszące o to, żeby ktoś je w końcu wpuścił do tej toalety, bo już tak bardzo muszą skorzystać. Okej, mamy zbudowane obrazy do wszystkich tych czterech informacji, tak? Nawet do 5 możemy powiedzieć, bo tak, wiemy, że Bitten to kawiarnia. Idziemy dalej. Jaka była odmiana tego Bitten? Bitet, bo na początku drzwi były z tym bidetem, tak? Potem bat, bo Batman przy stoliku, potem Hatgebeten, bo Goebbels za ladą i potem prosić, tak? Wiemy, że to wszystko znaczy prosić. I widzicie już z pamięci, gdzieś tam można sobie tu spokojnie wydobywać, naprawdę szybka piłka i mamy to w swojej głowie. Kolejne słówko, jakie mamy na naszej liście, to jest braten, więc jesteśmy w tym mieszkaniu brata i również tu robimy dokładnie to samo. Na przykład drzwi wejściowe i wyobrażam sobie, że ten brat otwiera mi drzwi i pierwsza odmiana tego braten to jest bret. Jeżeli dobrze tutaj pamiętam, to jest bret, czyli coś na przykład z tym bret teraz sobie możemy skojarzyć. Na przykład ten brat wysypuje na wejściu fasolkę po bretońsku na ziemię. Takie dziwne skojarzenie, ale zapamiętamy dzięki temu tę pierwszą odmianę. Okej, idziemy dalej, mamy słowo teraz Brit, więc kolejna stacja w tym mieszkaniu brata. Może na przykład przy telewizorze, w salonie. Brit jak Britney Spears. Britney Spears czyści telewizor jakąś szmatką, po prostu dba o higienę tego pomieszczenia. Britney do Brit. Kolejna stacja w tym mieszkaniu, załóżmy, że stół, przy którym cała rodzina je obiad i mamy tutaj teraz słówko Hatgebraten, więc wyobrażamy sobie na przykład, niech to będzie Wielki brat, to był taki chyba bodajże łysy pan i ten brat ma znowu na głowie jakąś czapkę i też tam coś nią wywija, jakieś triki robi albo pieniądze mu lecą z tej czapki, cokolwiek i wiemy, że to jest Hatgebraten, też bardzo proste. I kolejna stacja, załóżmy, że idziemy teraz do kuchni i widzimy tam kuchenkę. Mamy znaczenie do tego całego słowa braten, to jest smażyć. Ja sobie wyobrażam, że na przykład jakiś diabełek smaży tam jakieś takie czerwone naleśniki, coś w tym stylu, z jakimś tabasco, czy papryką, czy czymś takim. I wiem, że całe to znaczenie to jest po prostu smażyć. I znowu z pamięci sobie jadę całą odmianę i znaczenie, czyli bret, brit, Hatgebraten i smażyć. Kolejne słówko weszło mi w pamięć, jedziemy dalej. Ostatnim przykładem jest Fallen. Tutaj jesteśmy na plaży, no i znowu myślimy sobie tym samym dokładnie kluczem, czyli zaczynamy od Feld. I Feld mnie na przykład kojarzy się z pływakiem. Phelps, Michael Phelps. Na przykład pierwszą stacją na tej plaży może być leżak. I widzę tam Michaela Phelpsa, który zakłada swoje gogle, przygotowuje się do jakiegoś hardkorowego maratonu pływackiego w tym morzu. Na tej zasadzie, nie? Drugie słówko, które tutaj mamy, to jest feel. I feel to może być na przykład jak czuć coś, albo w tym stylu, a ja na przykład wyobrażam sobie fileta, filet z dorsza. Na przykład wyobrażam sobie, że jakaś osoba, na przykład moja mama bardzo lubi filet z dorsza, więc wyobrażam sobie, że przy morzu ten filet z dorsza jest taki ogromny i moja mama na przykład go je wtedy, nie? Wyobraź sobie kogokolwiek, nie wiem, pana Makłowicza sobie wyobraź, kogoś kto gotuje, przy tym filecie, fil, no nie? To jest druga stacja na tej plaży. I tym razem w tej ostatniej formie mamy ist gefallen. Ist gefallen, czyli teraz do tego ist, co możemy sobie wyobrazić? Ja na przykład uważam, że ist to może być list, liść, twist, ktoś tańczy twista na przykład, coś co ma te końcówki ist i też tak możecie tym żonglować, jak macie kolejny przykład z ist czy hat, to pamiętacie to było okrycie głowy akurat, nie? Więc to ostatnie skojarzenie zawsze może robić coś albo z tym okryciem głowy, albo właśnie z czymś co się kończy na ist, no nie? I też może być fajnie. Więc na przykład jako tą trzecią stację wyobrażam sobie, że tuż przy morzu, już tak po kostki zanurzony w wodzie listonosz robi coś takiego z listami. Po prostu rozsyła te listy, rzuca je pod falę i wiemy, że będzie ist gefallen, na tej zasadzie. Ok, jako czwartą stację na tej plaży mogę sobie na przykład wyobrazić molo i po tym molo chodzi jakiś pirat z drewnianą nogą, który co chwilę upada, dlatego że fallen znaczy upadać. Moi drodzy i szybka powtórka, standardowo myślę sobie. Fallen, czyli feld, fil, ist gefallen i upadać. I jak już mam to wszystko w głowie, mogę sobie nawet zrobić powtórkę tych wszystkich. Sprawdzimy jak mi poszło, żebyście też sobie sprawdzili sami. Macie teraz okazję, żeby powtórzyć, jeżeli byliście ze mną cały czas na bieżąco. Jak wyglądała odmiana tych czasowników z formą bitten? Bitten, bitet, bat, hatgebeten. to znaczy prosić. Jak to wyglądało w przypadku, gdy mieliśmy braten, czyli tutaj od razu od znaczenia mogę pojechać, czyli to będzie smażyć. To będzie bret, to będzie brit i to będzie hat gebraten. Na tej zasadzie. I teraz fallen, czyli feld, fil, ist gefallen i znaczenie upadać. Bang. Bardzo prosta rzecz. Myślę, że spokojnie całą tego typu tabelę możecie zapamiętać w ten sposób. Te obrazy nie powinny wam uciec, pod warunkiem oczywiście, że w miarę je sobie powtórzycie. Nie zrobicie czegoś takiego, że zapamiętacie je w tym momencie jak ja na potrzeby filmu, a potem zapomnicie. Jeżeli niemiecki jest dla was ważnym językiem, to oczywiście tego typu tabelki musicie sobie co jakiś czas powtarzać, ale tak naprawdę wystarczy, że śpicie sobie trochę jednym okiem, leżycie na jakimś leżaczku i myślicie sobie o tych wszystkich pałacach, na przykład o tej plaży albo o tym mieszkaniu brata i to samo wam już się będzie utrwalało. Oczywiście możecie to wesprzeć fiszkami, absolutnie nie mam ku temu żadnych przeciwwskazań, ale pamiętajcie, że Pałac Pamięci może wam świetnie to wszystko przykleić w waszej głowie. Moi drodzy, to był Maciej, Dobra Pamięć. Ja serdecznie was zapraszam na naszego Discorda, Dobra Pamięć Crew. Link jest w opisie, tam również mamy zakładkę języki obce, zakładkę metody, gdzie możemy rozmawiać o tym, jak efektywnie się uczyć, zapamiętywać, do czego was serdecznie zapraszam. Pa, pa. Dobra Pamięć.